Witajcie moi drodzy, z tej strony Arkadiusz, a wy właśnie oglądacie recenzję cygara marki Montosa. Jest to już druga Montosa na tym kanale. Wcześniej przyjrzałem się wersji Natural, a w sumie to linii Natural. Tym razem jednak postanowiłem sprawdzić, co też sobą reprezentuje linia Maduro tej marki. Natomiast nie wybrałem jakiegoś wielkiego cygara, jak to było za pierwszym razem, tylko takie oto urocze Short Robusto. Czy ja użyłem określenia urocze w stosunku do tego oto cygaro? No powiem Wam tak, nie do końca to cygaro jest urocze, szczególnie pod kątem technicznym, natomiast jeżeli idzie o opinię o tych cygarach, czy one są urocze, powiem Wam, że w internecie no brakuje recenzji cygar marki Montosa. I to nie tylko Naturala, ale też Maduro, albo w szczególności Maduro. Po prostu te cygara są jakby, nie wiem, niewidoczne dla wielu miłośników cygar, nie mają żadnej kampanii. Być może ta cena ich nie przyciąga, a może producent. A przypomnę, że za marką Montosa stoi firma, która nazywa się Arnold André. Nawet nie jest to w sumie firma, a międzynarodowy koncern wywodzący się z Niemiec. Jest to największy niemiecki producent cygar i cygaretek maszynowo zwijanych, który jednak zapragnął wejść na rynek cygar ręcznie zwijanych. Początkowo weszli w dystrybucję. Ta zaczęła się od nawiązania bardzo bliskiej współpracy z La Aurorą. To było w latach 90. Następnie po już roku 2000 również weszli w bardzo bliski sojusz z producentem Oya de Nicaragua. Również weszli w bardzo bliski układ z J.C. Newman, więc i ich cygara dystrybuują w Europie. Natomiast ta dystrybucja to było dla nich za mało, więc stwierdzili, że zrobią swoje cygarowe marki i to oni nie tylko będą je sprzedawać, ale również produkować, czyli cały zysk zostanie u nich, a nie tylko część tam narzutu. I tak też w roku 2011 na Dominikanie otworzyli swoją fabrykę. Nazywa się ona po prostu Arnold André Dominicana SRL. I dominikańską fabrykę Arnold André opuszczają trzy brandy. Pierwszy brand to jest Carlos André, który jest mi kompletnie nieznany, ale całkiem nieźle opisywany przez miłośników cygar. Drugi brand nazywa się Buena Vista i mogę powiedzieć jedno, jest mi niestety znany. Były to cygara, które stały się kompletnym niewypałem, przynajmniej w polskiej części świata cygarowego. Jak szybko ta marka się pojawiła, tak szybko zniknęła, odrzuciliśmy ją praktycznie od ręki. Natomiast w przypadku Montosa mam wrażenie, że nikt tych cygar nie pali, nikt o nich nie wie i w sumie gdyby nie moja wcześniejsza recenzja, to być może nawet wielu myślników cygar nie wiedziałoby o tej marce. Aczkolwiek biorąc pod uwagę komentarze, jednak ktoś gdzieś tam te cygara kupuje i próbuje. Natomiast między moją recenzją a tym, co było w komentarzach, no, była dosyć spora różnica w postrzeganiu tych cygar. Co na pewno do Montosy, czyli tej do marki numer 3, która pojawiła się na rynku w roku 2022. Nawet nie wiadomo do końca, czy to jest 2022 rok, bo 2022 to rok, w którym cygara te pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Według jednego ze sklepów za zachodniej granicy, no, wprowadzili oni te cygara na stok w roku 2020. To już tak naprawdę momentami nie wiem, jak z tą marką jest. A najśmieszniejsze jest to, że Arnold André wyciąga wszystkie swoje takie brandy na osobne strony i na nich opisuje wszystkie informacje o cygarach. I w przypadku Montosa Natural nie miałem większego problemu ze znalezieniem szczegółowych informacji, można powiedzieć, z pierwszej ręki. Natomiast w przypadku wersji Maduro, której nie ma w ogóle na stronie, no musiałem dosyć mocno szukać i następnie, można powiedzieć, rzeźbić ten przekaz do Was. A co mnie w ogóle totalnie załamało, to Arnold André ma jedną podstronę w języku niemieckim, na której właśnie te Montosa Maduro opisuje. Ale wy jako Polacy nie wejdziecie na tę podstronę, gdyż jest ona dla nas niedostępna, więc trzeba instalować VPN-a, żeby coś więcej doczytać. Stwierdziłem, że nie ma to żadnego sensu wykupywanie takiego rozwiązania, więc po prostu poszukam po różnych sklepach. No i tak jak już wcześniej mówiłem, te moje poszukiwania były dosyć trudne. Bo powiem Wam tak, czytałem kilka różnych wersji o tych cygarach, jeżeli idzie o sam blend, o wymiary tych cygar. Nawet polski dystrybutor momentami mija się z tym, co teoretycznie jest prawdą, albo nawet praktycznie jest po prostu prawdą. I tak,
Według niektórych źródeł cygaro to ma 50 w ringu oraz 4 cale długości. No w końcu jest to short robusto, co też jest widoczne na pierścieniu. Natomiast drążąc dalej, znalazłem informację, że te cygara wcale nie mają 50 w ringu, tylko 54. I rzeczywiście porównałem to cygarko z robusto, które mam u siebie. Tak, mają one większą średnicę. Natomiast co do długości, zacząłem mierzyć to cygaro, wyszło mi, że ono ma niecałe 10 cm, powinno mieć dokładnie 10,2 cm, jeżeli byłyby to 4 cale długości. Szukając dalej, znalazłem taką grafikę, na której znajdowały się po prostu te cygara. No i wyszło, że to cygaro nie ma 4 cali, tylko 3,7 cala, więc ma 9 i mniej więcej 0,8 cm długości, dlatego coś mi się tutaj nie zgadzało na mojej linijce. Tak więc no, przychylam się tutaj, że jest to 54 i niecałe 4 cale długości, co też znalazłem w kilku innych sklepach, ale część sklepów też mówi, że są te 4 cale długości i 54 w ringu albo 50. Kolejna rzecz, którą było mi tutaj trudno namierzyć, to jest, powiem wam, mieszanka. Tam był taki miks po prostu, ale to taki miks. Natomiast najczęściej powtarzającą się informacją było to, że na zewnątrz znajduje się liść okrywowy uprawiany w Meksyku. Jest to liść typu Sumatra z dopiskiem San Andres, czyli wiadomo, że jest uprawiany przez rodzinę Turent. Binder to jest liść pochodzący z Brazylii, jest to też liść typu Sumatra. Natomiast powiem wam, największe fikoły były związane z wkładką. Część stron podaje, że w środku znajdują się tytonie z Brazylii, Nikaraguj, Dominikany oraz tytonie typu Kentucky, czyli tytonie wędzone. Szukając dalej informacji, znalazłem, że jest tam Nikaragua z Brazylią, bądź Nikaragua, Brazylia i Dominikana już bez tych tytoni Kentucky. Najczęściej powtarzającą się jednak wersją było to, że w środku znajdują się po prostu tytonie z Nikaragui oraz z Brazylii i prawdę mówiąc, no, wąchając to cygaro, jednak skłaniam się ku temu, że nie ma tutaj żadnej jakiejś delikatnej dominikany czy wędzonych tytoni typu Kentucky. Nie wyczuwam ich tutaj w zapachu, aczkolwiek pewna taka trochę śliwkowa, nazwijmy to, wędzoność rzeczywiście daje od stopy, ale obstawiam, że są to jednak tytonie brazylijskie. One są dosyć takie intensywne, słodkie i to one będą całość tutaj nadawały właśnie, jeżeli chodzi o te aromaty. No i teraz, skoro już znacie mieszankę, wiemy co mamy w filerze, wiemy kto to produkuje, no to czas przejść do technikaliów. W przypadku Montosa Natural cygaro tamto było trochę w kształcie banana i miała dosyć dużo takich zapadlisk w sobie, jakichś pustawych miejsc. W tym przypadku no możecie powiedzieć, wow, cygaro jest idealne. No nie do końca. W tym miejscu wygląda jakby albo zostało mocno zmiażdżone, albo brakowało tutaj w ogóle części filera, tu jest jakieś takie zapadlisko. Bardzo ciekawie to wygląda. Zauważyłem też, że tutaj pod spodem jest, wręcz chce wyjść, jakaś taka łodyga. No normalnie wygląda to jak taki wielki, twardy pryszcz. Sam liść okrywowy, no na pewno nie należy do najpiękniejszych, ale no, tytonie Sumatra generalnie nie są prześliczne. Co do samego też Maduro, no bo ma być to Maduro, no to jak na Maduro jest to bardzo jasny liść. I też nie słyszałem nigdy, żeby ktoś robił Maduro z Sumatry, ale być może gdzieś taką informację przegapiłem. Kapturek jest nałożony, powiem wam, dosyć niechlujnie. Tu jest w ogóle jakiś taki trójkącik wlepiony. Nie wiem, co to ma być, czy jakaś dziura tu jest w środku, którą ktoś zakleił. Też w przypadku recenzji Montosa Natural no, mówiłem, że znalazłem na cygarze nacięcie jak od nożyka do cięcia tapet. Były dosłownie idealnie dwa obok siebie i coś takiego jest sprzedawane. Ale musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz. Są to cygara budżetowe, więc też teraz, kiedy będę zasiadał do tej degustacji, nie nastawiam się, że będzie to jakaś mega zarąbista degustacja cygara z jakiejś bardzo wysokiej półki. Nie, jest to budżetówka i zdaję sobie sprawę z pewnych
ograniczeń, jeżeli idzie o produkcję, więc skoro jest tanie i ma być dla wszystkich, no to nikt nie będzie tworzył też idealnie cylindrycznego cygara, które zachwyca, no bo jest to tanie cygaro, aczkolwiek nie licząc tych pewnych takich tutaj wklęśnięć i innych dziwnych rzeczy, no to cygaro nie jest aż tak najgorsze, jeżeli idzie o wygląd. Naprawdę widziałem często o wiele droższe i gorsze cygara. To, co mi się na pewno w tym cygarze nie podoba, no to oczywiście pierścień, ten z Montosa Natural jest pomarańczowy, ten tutaj jest zielony. Wygląda, jakby go ktoś wydrukował na drukarce domowej, na takim nieco grubszym papierze, trochę takim pomarszczonym. Widoczne jest logo też Montosa, no i nazwa naszego formatu. Nic tu więcej nie ma, ani roku, w którym to weszło, nie ma tej żadnych grafik, które mogłyby chociaż cokolwiek mówić o tym cygarze. Także producent chyba tutaj za bardzo nie chce żadnych opowieści snuć, jeżeli idzie o Montosę. No, z tego widać jestem ja. Co do zapachu cygara przed odpaleniem, to powiem wam tak. Liść Sumatra z Meksyku bardzo słabo pachnie. Może troszeczkę skórzaście, takim właśnie skórzanym paskiem, trochę tak zwaną stajnią, trochę ziemiście. Jest tutaj też jakaś dawka takiej, bym powiedział, korzennej słodyczy. Natomiast od strony stopy, jak się zawącha filer, to wam tak, drewno, przyprawy korzenne, właśnie jakaś taka troszeczkę podwędzana śliwka, jest tutaj taka pewna owocowość, nieco cedrowej słodyczy, także z tej strony cygaro pachnie bardzo fajnie. Mam nadzieję, że też bardzo fajnie będzie się paliło mimo tych technikaliów, które tutaj już prezentuję jeszcze przed odpaleniem. A co bym na pewno miał bardzo fajny ciąg, zdecydowałem się otworzyć to cygaro wyżynarką ze sporym oczkiem. Jest to wyżynarka z samplera Cygar Nab. No i klasycznie cygaro odpalę moim nieśmiertelnym trzypalnikowym Jet. Wyżynarka bez problemu wygryzła te uroczą dziurę, znowu użyję tutaj tego słowa, i mam nadzieję, że dzięki temu będę miał wspaniały ciąg, co czas teraz sprawdzić. No powiem wam tak, mimo sporego ringu cygaro jest dosyć mocno zbite i czuć to też w ciągu, ale podobnie miałem w przypadku Montosa Natural, tam też no, wydawało mi się, że wszystko będzie ekstra, a jednak cygaro było dosyć przyciasnawe. Tak więc całość się tutaj powtarza również i w tym egzemplarzu. Cygaro też pozostawiło mi na ustach taki nieco, bym powiedział, pieprzny smaczek. Jest dosyć pikantny, a no mówię, tylko dotknąłem praktycznie główki cygara i tak na sucho je pufnąłem. Tak, rozkłada mi się tutaj pieprzność. W sumie poza nią może coś delikatnie drzewnego i to tyle. Natomiast mam nadzieję, że cygaro będzie zdecydowanie pełniejsze w trakcie degustacji, którą czas zacząć od rozgrzania stopy. O, cygaro odpaliłem bez większych problemów, natomiast ze względu na swoje zbicie zużyłem dosyć sporo gazu. Zeszło mi dosłownie pół zbiorniczka, tak więc jakbyście zasiadali do degustacji tego cygara, to przygotujcie sobie gaz gdzieś na podorędziu, bądź po prostu nabijcie przed degustacją zapalniczkę. To taka moja mała rada. Cygaro, z tego co widzę, odpaliło się całkiem równo, są tutaj tylko jakieś pomniejsze ząbki, natomiast mam nadzieję, że całość się z czasem wyrówna, aczkolwiek przede mną, no praktycznie przez połowę długości cygara ciągnie się ta zapadlina, więc również technicznie może być tutaj różnie. Mam nadzieję, że popiół będzie trzymał się długo, szczególnie przy takim zbiciu, aczkolwiek przy Montosa Natural też było bardzo różnie. Sam popiół jest natomiast biały, całkiem przyjemny dla oka. No a jak jest ze smakami, no bo to muszę wam opowiedzieć. No, cygaro ma taki charakterek już od startu. Jest dosyć mocno pieprzne, ale nie tak, że palące, że was wykręca na drugą stronę, tylko czuć taką właśnie pieprzność, która się rozkłada w nozdrzach i rozkłada się na końcu języka. Wyczuwam również pewną taką drzewną nutę. Przeatakowały mnie też takie nieco starsze orzechy włoskie, w sumie to ich miąższ na starcie, ale one już teraz sobie zniknęły, tak więc obecnie finisz jest taki pikantno-drzewny, na pewno nie wyczuwam żadnych słodkich nut, za to co właśnie widzę, to, że po małym pufnięciu cygaro zaczyna się już krzywo spalać. Ciekawe jak będzie dalej,
Jeszcze sobie pufnę. Wjeżdżają orzechy, wjeżdża ta pikantność oraz nieco drewna. Orzechy znikają, zostaje pikantność i drewno. Finisz też nie jest jakiś skomplikowany w tym cygarze, jak zresztą możecie zrozumieć z opisu. Jest on dosyć krótki, bo powiem wam, że już ta całość się prasznie rozeszła i teraz też znika mi ta pieprzność z języka. No jestem ciekaw, czy tylko ten start jest taki hardy, czy generalnie całe to cygaro będzie takie harde. No ale to oczywiście opowiem wam już w tercji pierwszej, w której walczę z nierównościami i zapadliskami w tym cygarze. Tak więc możecie zauważyć, że tu jest dosyć równo, jeżeli chodzi o niespalania, ale to szybko się kończy. Tutaj mamy sporą wżerkę właśnie w tym takim pustawym miejscu, bądź tym zapadniętym miejscu, bo nie wiem, czy brakuje tu rapera, czy jest on dosyć mocno zgnieciony. W każdym razie cygara w pewnym momencie zaczęło mi się właśnie tutaj kompletnie nie palić, aczkolwiek to tutaj było zdecydowanie wyżej, musiałem interweniować zapalniczką, gdyż cały żar szedł dosłownie tak pod kątem z raperem i wyglądało to dosyć komicznie bądź koszmarnie, że tak to ujmę. W każdym razie obecnie już aż tak źle nie jest, ale te krzywizny w spalaniu no, są widoczne, ale na razie nie interweniuję ponownie zapalniczką. Popiół biały, kolorystycznie całkiem przyjemny dla oka, swoją konstrukcją niekoniecznie, no ale znowu tutaj mogę powiedzieć o krzywiznach i różnych zapadliskach, no to powoduje takie inne, a nie inne efekty, że on jest taki pogięty, nieco też pruszy. Cygaro produkuje całkiem spore ilości białego dymu, natomiast póki co, no jeszcze tutaj się nie zadymiłem, także gdzieś on tam w miarę ulatuje sobie przez okno. Najważniejsze, co jest jednak w tym dymie, to oczywiście smaki, no i teraz muszę wam o nich opowiedzieć. A jakie one są w tercji pierwszej? W tym dymie na pewno brakuje mi jednej rzeczy. Czegoś, czego się spodziewałem, że będzie w tym cygarze, a mianowicie słodyczy. Nie ma jej tutaj w ogóle. Cygaro jest do bólu wytrawne, ale sam dym, chociaż początkowo miał taką bardzo suchą fakturę, obecnie nabrał takiej mleczności, jest trochę jak śmietanka w swojej fakturze i też taki nieco oblepiający filtr pozostawia na języku. Także ta kremowość tutaj jest, ale ona jest bardzo szybko kontrowana nutami zdecydowanie bardziej wytrawnymi, czyli właśnie takim drewnem, już nieco bym powiedział bardziej przypalonym, nieco starszymi też orzechami. Przez chwilę wyczuwałem też orzechy makadamii, ale one zniknęły, zostawiając tylko po sobie właśnie samą tą taką tłustość. Wyczuwam również nieco ziemistości i przez chwilę miałem takie wrażenie, jakby pojawiła się tutaj gdzieś kawa. I też o tej kawie właśnie czytałem w recenzjach. Swoją drogą, portal Cigar Authority dał cygaru Montosa Maduro, tylko w wersji Toro, tytuł najlepszego cygara roku 2022. I tam mówili właśnie o tej kremowości, o tym espresso, o ziemi. Prawdę mówiąc, tego espresso za bardzo tutaj nie wyczuwam i też nie czuję, żeby to było tak skomplikowane cygaro, żeby dać mu numer jeden, jeżeli idzie o najlepsze cygaro danego roku. Także nie wiem, czy ktoś ich troszeczkę zasponsorował, czy po prostu tamtejsi recenzenci mają coś ze smakiem, bo na pewno nie jest to cygaro wybitne, ale powiem to drugi raz w trakcie tej wideo recenzji, jest to cygaro budżetowe, więc też nie podchodźcie do niego na zasadzie, że będzie to coś wybitnego, tylko że jest to po prostu budżetówka. Jak na budżetówkę, to czego w miarę się spodziewałem, że tutaj będzie, jak najbardziej jest. Jeszcze raz se pufnę, czy coś tu się zmieniło. Nie. Jest właśnie ta taka tłustość w dymie, trochę tej śmietanki, orzechów makadamia, jednak pozbawionych słodyczy, nieco ziemistości, nieco właśnie tych jakichś orzechowych klimatów, chociaż teraz też zacząłem wyłapywać trochę taką skórzaną nutę, ale ona jest bardzo delikatna i też szybko znika z języka. Sam finisz nie jest już pikantny jak na starcie, jest on właśnie taki drzewno-orzechowy z odrobiną tej takiej
tłustości bądź śmietankowości, że tak to określę. I to w sumie tyle. Tak więc no, jestem ciekaw, co się tutaj wydarzy dalej, więc ja sobie dalej palę i widzimy się klasycznie w tercji drugiej, w której linia żaru zaczyna już powoli smagać pierścień cygara. Możecie też zauważyć, jak ono się nierówno pali, natomiast biorąc tutaj pod uwagę, jak było w tercji pierwszej, to mogę powiedzieć, że teraz jest po prostu genialnie. Cygara też po drodze raz przedmuchałem, gdyż zaczęło się robić takie nieprzyjemne w pewnym momencie, nieco takie amoniakalne, ten dym był taki drażniący dosyć, ale jest to też takie, no mogę śmiało powiedzieć, charakterystyczne dla młodych cygar, często też właśnie cygar budżetowych, więc na pewno jeżeli chcielibyście takie Montosa zakupić, to polecam potrzymać je nieco dłużej w humidorze. Co do smaków, które obecnie dominują, mamy tutaj powtórkę z tercji pierwszej. Czyli jest nieco ziemistości, jest nieco skóry, jest nieco tych orzechów, nieco takiego bardziej suchego drewna. Jest też odrobina tej takiej kremowości ze śmietanki 30 albo orzechów makadamia. Natomiast cały czas brakuje mi tej słodyczy, aczkolwiek ta zaczęła się nieco pojawiać. Ale też jest to taka bardziej właśnie słodycz mleczna, a bardziej chciałbym tutaj, żeby była taka szczypta takiej bardziej cedrowej czy czekoladowej słodyczy. Ale też co wyczułem, kiedy paliłem to cygaro, tak bardziej na granicy zgaśnięcia. Teraz też dałem mu chwilę odpocząć, mimo że cały czas całkiem nieźle dymi, nawet leżąc w popielnicy. To właśnie ta czekolada, taka bardzo delikatna, taka mleczna, ale raczej z niewielką zawartością kakao, gdzieś tutaj się przewija, ale właśnie brakuje w niej tej słodyczy. Pozostaje tylko taki posmak i to w sumie tyle. Na pewno cygaro nie jest intensywne, jeżeli idzie o to body, ma być ono na poziomie średnim do pełnego. Średnie na tę chwilę to jest max, co tutaj wyczuwam. Cygaro to na pewno jest pełniejsze od tej wersji natural, ale też no, nie jest tak, że jest tutaj ogromny przeskok między jednym a drugim cygarem, między jedną a drugą linią. Po prostu mam inne smaki, ale mam momentami wrażenie, że ta intensywność jest na dosyć zbliżonym poziomie, jeżeli idzie o body i to zróżnicowanie smaków. Natomiast ze względu na mieszankę oczywiście Maduro inaczej smakuje od Naturala. W tym momencie też zdejmę pierścień. Jest on dosyć mocno przyklejony, więc muszę go rozkleić. Powinien bez przeszkód zejść, co też właśnie teraz się dzieje. No, widzę, że nie żałowali kleju. W tym miejscu mam takie w ogóle włoski właśnie z tej kapki kleju, także było go dosyć sporo, dlatego też nie mogłem go w ogóle zsunąć mimo tego pierścienia, mimo rozgrzania już cygara. Ten klej nie chciał puścić, ale w momencie odklejania całości puścił. Tak więc kolejny przewspaniały pierścień ląduje w mojej kolekcji. Nie, no nie jest przewspaniały, jeszcze raz to powtórzę, no ale Montosa to jednak cygara budżetowe, no widać, nie chcieli tutaj robić jakichś złożonych ringów, które by zachwycały. Ot, zrobili coś, co po prostu zapowiada, co czeka odbiorcę tych cygar, czyli mamy tanie cygarko, tani pierścień i tyle. Ja sobie, moi drodzy, też to cygaro będę palił dalej. Jestem ciekaw, czy coś tutaj się zmieni. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, nie nastawiam się, że coś wielkiego tu się wydarzy, że będzie jakiś wielki wybuch i ukształtuje to cygaro od nowa, a tylko pewnie znowu będę miał powtórkę. Natomiast mam tylko nadzieję, że cygaro się nie skiepści, co też miało miejsce w przypadku trzeciej tercji wersji natural, jeżeli idzie o cygaro. Tak więc ja palę dalej, widzimy się w tercji trzeciej i ostatniej i powiem wam, że starałem się palić to cygaro powoli, tak co by go nie przegrzewać, bo zauważyłem, że po przegrzaniu staje się ono bardzo nieprzyjemne i trzeba wtedy cygaro nieco wychłodzić oraz przedmuchać, żeby wróciło na właściwe tory smakowe. Więc cała degustacja póki co trwa już godzinę i 20 minut. No jak widzicie, jeszcze nieco cygara mi zostało. Trzecia tercja jest dosyć mocno wytrawna, natomiast te wszystkie smaki z tercji pierwszej czy drugiej no gdzieś tutaj się już wytraciły. Obecnie wyczuwam tytoniową nutę, nieco takiego dziwnego, przegniłego, że tak to nazwę, aromatu, nieco też drzewności, jeszcze sobie nawet pufnę, żeby przypomnieć sobie te smaki. Tak. Jest tutaj też cały czas ta taka
śmietankowość, ale mam wrażenie, że już ta śmietanka się nieco zważyła, tak więc głównie tytoń to coś przegnitego, a także nieco drewna i odrobinę ziemi tutaj dominuje. Generalnie cygaro już w tym momencie jest dosyć mocno gorące, zaczyna mi delikatnie flaczeć, ale tak czy siak tutaj przy samej główce nadal jest bardzo mocno zbite, więc pewnie jeszcze poza kamerą popalę chwilę to cygaro. Jeżeli miałbym je porównać do wersji natural, to na pewno jest pełniejsze smakowo, nadal jednak nie jest jakoś bardziej skomplikowane. Tak więc jeżeli chcecie coś delikatniejszego smakowo i zarazem nie zapłacić przy tym jakichś wielkich pieniędzy, Montosa Natural jak najbardziej się poleca. Jeżeli chcecie troszeczkę pełniejsze smaki, bardziej wytrawne, ale z drugiej strony nadal nie zaskakujące, no to wtedy możecie wybrać te Montose Maduro, w której no tego Maduro za dużo tutaj na pewno nie ma, no bo mamy przecież tutaj liść typu Sumatra. I jeżeli miałbym teraz podsumować to palenie jakąś oceną, mam wrażenie, że Montosa Natural troszeczkę bardziej mi smakowało. Było to bardziej takie ułożone cygaro, tu jest trochę bardziej hardo, momentami trochę nawet chaotycznie, tak więc to palenie ocenię na trójkę. I dla kogo jest to cygaro? Na pewno jest to cygaro dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z cygarami. Nie powali mocą, mimo że ma być średnio od pełnej. Body też nie jest tutaj jakieś wielkie, samo cygaro nie jest skomplikowane, więc jest całkiem fajne do takiej po prostu degustacji dla kogoś, kto startuje. Jeżeli znów sięgacie po cygara nieco częściej i czasami chcecie mieć takie cygaro typu no-brainer, czyli gdzieś tam idziecie na grilla, czy coś, co robicie w ogrodzie i chcecie po prostu zapalić cygaro, żeby za bardzo się na nim nie skupiać, to również powinno Wam pasować. Co na pewno bardzo pasuje, zarazem przy jakości tego cygara, to cena. 2024 rok, 29 zł za sztukę. No, można sobie na to pozwolić. Na pewno cygaro to jest, no, niżej zresztą ocena sama mówi za siebie, od Cinchalero Fuerte Novillo, o którym mówiłem już kilkukrotnie, które uważam obecnie za najlepsze cygaro budżetowe, którego jednak cena podskoczyła, ale jest ono pełniejsze i przyjemniejsze w smaku od tego. Jeżeli macie oczywiście ochotę kupić takie cygaro, to sobie kupcie, jeżeli nie, to nie. Natomiast jeżeli kupicie jakąś sztukę, weźcie przynajmniej dwie. Jedną wypalcie sobie na spokojnie, na świeżo, drugą odłóżcie na kilka miesięcy. Myślę, że cygara te na pewno ułożą się z czasem, szczególnie zniknie ta amoniakalna nuta. Co do technikaliów, tak w przypadku Montosa Natural, jak i tej Montosy Maduro, mimo że były te cygara, w sumie to jeszcze wciąż jest, ale Natural był w ogóle w innym formacie, bo był to Churchill, to tak tu i tu no, miałem dosyć taki ciężki ciąg, znaczy to nie było tak, że pękały mi zajady, ale na pewno nie jest on taki dosyć lekki, przyjemny, cygaro jest bardzo mocno zbite, natomiast nie musiałem poprawiać całości obcinarką, co jest na pewno dużym plusem. W przypadku tego egzemplarza było dosyć dużo nierówności, jeżeli chodzi o spalanie, ale i tamta Montosa Natural miała to samo. Tak więc widać, ten typ tak ma i tak ta marka ma, no ale przypomnę, są to cygara budżetowe, więc też nie można się tutaj spodziewać, że będzie to eksplozja smaków i technikalia najwyższej jakości. I tymi słowami kończę tę oto wideo recenzję. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Dziękuję, że subujecie, lajkujecie, zostawiacie te dzwoneczki, co by otrzymywać powiadomienia o nowościach na kanale. Dziękuję, że wspieracie mnie na Patronite. Jeżeli paliliście te Montose, to oczywiście też napiszcie swoją opinię o tych cygarach w komentarzu. Z chęcią z nimi się wszystkimi zapoznam. No i zapraszam Was też na mojego bloga, na którym nic się nie dzieje, ale wierzę, że w końcu zacznie się dziać, a także na moje social media, na których coś zacząłem tam robić, także również tam Was zapraszam. Wszystkie oczywiście linki do Suszylów, Patronite'a, bloga i tak dalej znajdziecie w opisie pod filmem. Recenzował dla Was Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.